Jezu, ja się nawet nigdy tyle razy, żebym nie witał jednego dnia na tylu vlogach. Witam serdecznie was w Bóg wie którym, trzecim lub czwartym vlogu już dzisiaj. To jest Ino. Całe szczęście, że ja przed żniwami trzy baterie do GoPro zamówiłem, bo właśnie leci w tym momencie trzecia bateria do GoPro. Jedna kolejna pierwsza, która się dzisiaj rozładowała, już jest naładowana. Także w razie W jest co robić. Akcja jakich mało, z góry za co przepraszam, bo to jest trzeci vlog i już widzę co się dzieje. Prawdopodobnie nie będzie w tym roku zbytnio filmiku pod muzę. Bardziej jeżeli będą, to będą sklejane z ujęć z GoPro. Jest jak to w żniwa, jest zapierdol taki. Jakiego chyba jeszcze żadnych żniw nie mieliśmy, bo chcemy większość rzeczy zrobić z jednego dnia, z racji tego, że na dzisiaj jest tylko pogoda. Wszystko chcemy zrobić, tak. Już przyczepa jedna pojechała sprzedana. Najlepsze jest to właśnie, bo nie było gdzie powiedzieć. U nas na naszym mierniku było 9. Martwiliśmy się, że będzie 11, bo na tych wiecie skręcanych, co tam te ziarka, że tak powiem, kruszy i w ogóle, pokazuje o 2 więcej, czyli mówimy będzie około 11. No, tata pojechał, a się okazało, że jest 7. Także daj Boże więcej takich mierników u tych, co skupują zboża. Także super sprawa. Kolejna przyczepa Przężyta pojedzie już jutro rano, bo dzisiaj będzie prawdopodobnie na 99% pełne, jeżeli daj Panie Boże nic się nie wydarzy z kombajnem. Dalej, musimy teraz tak, bo żeśmy sypali na tą małą przeżyć, to się okazało, że akcja prasowanie i zbieranie i na tą małą prawdopodobnie będzie szła pszenica, więc będziemy musieli zaraz zająć się tym, aby to przężyto, które już jest na tej przyczepie, gdzieś zwalić. Nie wiem jeszcze gdzie, ale to będziemy zaraz ogarniać, bo tylko przyjechaliśmy tutaj na chwilę. Generalnie zacząłem tego vloga, bo tak mówię, a jest zapierdol, nagrywam dla was wszystko, żeby było. Bo może być tak, że jutro się nie nagra nic. Także przyjechaliśmy dlatego to rozrzutnikiem, bo tylko rozrzutnik jest wolny i musimy zabrać tylko jeden rządek. Z racji takiej, że pierwszy rok nie podwalamy. Bo pan, który pracuje, powiedział, że jest ok, gitara się ma, a my będziemy jeździć w kółko, więc nam pasuje. Nawet dwa rządki będzie można później zbierać, jak będzie normalna przyczepa. A musimy ten rządek zebrać z racji tego, że tutaj jest duży uskok, bo tu idzie miedza. Jak sami dobrze widzicie. I jak prasował, to nie chciał, żeby wiecie, prasa była w dole. Dlatego też teraz po prostu weźmie i się obróci, gdy mu zbierzemy tylko ten jeden rządek. Dlatego też wiecie, jakoś nie staram się układać, bo musimy go zebrać tylko i wyłącznie do końca. Nie wiem, czy będziemy zrzucać, bo raczej weźmiemy się i ogarniemy tamtą przyczepę. Coś z tym przężytem zrobimy i, bo mówię, ona bardziej się teraz nam przyda niż to wszystko inne. Tak, to może sobie leżeć, nawet plandekę się zaciągnie, jeżeli jakaś tam burza by miała przyjść. I tyle.
Na rozrzutniku no dziwnie się układa, te stebelki są takie małe, niewymiarowe, ale mamy takie bardziej pasują do zrzucania, do układania, do tego wszystkiego, więc niech i high type będzie. Bo zawsze mówicie, ale małe kosteczki, co robicie, tyle roboty, na co, to komu i do czego. No ale jak rodzice takie wolą, no to wiadomo, więcej chodzenia, wrzucania, ale za to mniej człowiek się zmęczy. Dobra, jeszcze jedną wsadzimy, tak. No także mówię, akcja, jakich naprawdę mało, żeby taki ogień na tłoki był. Po lewej jęczmi, którego wcześniej mogliście nie widzieć ani razu, tylko o nim wspominałem na poprzednich vlogach, z racji tego, że no nie kosiłem tutaj po prostu. Niziutki, sino, w tym roku rzepaki, jęczmienie tak długo u niektórych dochodziły przez tą pogodę, że praktycznie Kuba dzisiaj, tak jak już wspomniałem w poprzednich vlogach, nie sobie dopiero rzepak, a mówi, najpierw pszenica już poszła. Także no, zwariowany ten sezon, ale ważne, że powiem wam szczerze, jest co zbierać, bo patrząc po tych nawałnicach, po tym wszystkim, co to w tym roku przez Polskę przeszły, nas tu troszeczkę minęło, to naprawdę masakra. I no się cieszyć, że jest co zbierać. Ceny przężyto 730 plus VAT, pszenica 850. Jakoś tak było. Czy 56 plus VAT chyba to, nie? Plus jeszcze no, z VAT-em. Już z VAT-em, no. 56 z VAT-em. Także no, moim zdaniem nie ma tragedii. Cieszę się, bo ogólnie słabo się troszeczkę ostatnio zapowiadało z racji tego, że u nas w okolicach panuje strasznie ptasia grypa i naprawdę były dość duże ogniska. Rolnicy nie wstawiali przez nawet i pół roku w ogóle indyków czy kurczaków. Totalnie nic. Z racji tego, że nie było sensu, bo przyjeżdżali i gazowali tam co jakiś czas. Tak, także no gazowany kurczak nie bardzo. Dlatego też powiem wam, że u nas główny zbyt w okolicy, my przynajmniej woziliśmy do rolników, którzy mają właśnie kurniki. Dlatego też troszeczkę martwiliśmy się, bo jeszcze 5-6 dni do tyłu nie mieliśmy gdzie sprzedać w ogóle zboża. Ale całe szczęście teraz właśnie w tym tygodniu weszły wstawienia i już w miarę zaczynają skupować i to nawet po rozsądnych cenach. Także chociaż dobrze, że człowiek coś w tym roku zbierze. Ciężko będzie o plon, jaki będzie, bo mówię, no widzicie sami, raz sypiemy, jakby wszystko było na przyczepach, to też inaczej. Też inaczej, bo każda odmiana gdzieś tam napoczęta, bo już tam gdzieś do szpicherka wsypana i to tak wiecie sami, jak to wychodzi. Dlatego też to wszystko takie na oko, może na spokojnie później sobie podliczymy, usiądziemy na dożyłkach i podliczymy, jak to planowało, bo mniej więcej mamy rozpisane, ile było jęczmienia, hektarów, ile tego, i to w zbiornikach też jakoś w miarę się coś tam uda policzyć. Ale powiem tak, że chyba no nie ma tragedii, bo bywały gorsze lata, gorsze susze. Tu w pewnym momencie ono piękny kłos miało, ten Liborius, ale przyszła, tak, ale przyszło później akurat trochę suszy, jak wypuszczała kłos, no i niestety gdzieś tam ją trochę przypaliła, a później za to nadmiar dał się we znaki, jak widzieliście na dołku wody. Ale to jak to zawsze mówicie, no rolnikowi pogoda nigdy nie dogodzi i tak trzeba się zgodzić, zawsze musimy trochę ponarzekać, jakby nie patrzeć na to, bo żaden rok nie jest idealny. Wow. Dobra, pięknie, to zaraz zawozimy. I mamy z głowy nie wiem, czy jest sens na ten rozrzutnik jeszcze. No można ze dwie warstwy szarpnąć, ale nie wiem, kurde, te belki są tak dziwnie zbite, że się tu zaraz zabije. Bo mamy jeszcze 5 belek. Wiesz co, możemy zebrać tych parę tam podwójnie z rządka na koniec może. Albo z tego, bo tam jest ten pierwszy rządek twój, co sprawiłeś. I on będzie naprawdę gęstszy tam, można z niego zebrać to. Jak chcesz, że ty układasz tych... No. Mówię, jeszcze tu tam ze trzy rzędki do góry mógłbym wrzucić, jak tak nie patrząc na to wszystko. O, bo to nie będzie taka dość stabilna konstrukcja, mówię, no takimi małymi ciężko się też układa. No nie wiem,
czy jedziemy, zrzucamy i dobra, zresztą to rozrzutnik, jedziemy, zrzucamy to i... Jedziemy do domu, tak? Jo, bo mówię, no tam tą szczepę o wiele wygodniej będzie się robiło, dobra. Także słyszymy się później, ale pięknie idzie. Dobra, jedziemy po przyczepę i chyba ją będziemy zwalać od razu na sztycherek. Jedź, pani majster. Teraz akurat on sobie na spokojnie to sprasuje. W środku też czasami wiadomo przeszkadza to, ale czekaj, czekaj, idę się zapytać ojca co i jak. Dobra, tu by moment to zrzucił. O jest, ale tu mokro, nie? Ja teraz idę i czuję, jak mi się zapada. Ja też tu kombajnem, jak obkaszałem poprzecznie, jak nie wiem, czy wam tu nagrywałem, czy nie, bo już nie pamiętam. To tu dojechałem i już czułem, jak mi opony całe mokre i ściąga, nie? Mówię, dobra, nara. Poprzecznie jak odciąłem i tyle. Jak to, ile tu masz? Walimy tamto na szpicherek chyba, czy nie? Ale przyczepa by się przydała, chyba że to gdzieś jebnąć. Łopatą tu. A. No bo ja nie wiem, czy jeszcze zostawiamy tam, to to idzie na sprzedanie tu. No nie, ja bym to sprzedał, no ale nie wiem, jakby chcę, po cholerę tyle. Ile ty masz jeszcze? W jedną i z powrotem. Gdzie tam, czy odciąłeś się już tam? Aha, no to jo. To wtedy będzie pełna znowu. No jedynie podjechać i łopatą. No to jo, no to dla nas nawet lepiej, nie? No dobra, to tak robimy wtedy. A jak łąka kiedyś była, to nie pociąkało. Albo będziemy się zmieniać, bo jak we dwójkę to będzie ciężko, bo to nie jest kubka na środku, tylko w tym. To się będziemy zmieniać. Coś ci wyleciało, ty. Nie? Kurwa, się wystraszyłem. Ja też. Joba na dwójka. Zjebie zaraz. Dobra, jedzie. Tam jedynka.
da. Ja tą rączkę się bałem troszkę, wiesz? Nie, tam rączkę to by się przesunęła. Dobra. Jako, że masz kamerę, daję ci możliwość pierwszeństwa. O, kupaj. Zaraz będzie stanęło. A, paliwo? Podnieś, przynieś. Kurwa, do niej to się nie dodzwonię. Przyniesiesz te, o kurwa. Czekaj, ty jest chyba. Lejek. Paliwo jest i lejek też wziąłem. Ło, to daj Boże. Kurde, trochę tu będzie. Przesypywać. Kurwa, tu by plandeka się przydała, albo jaka folia. A dobra, to się chuj, to robimy chwilę przerwy. Dobra, to lecimy z paliwem wtedy. Ja tu wezmę bańkę, mordo, stąd. Jo, bo tam to jest ciężko ją wyjąć. Pit stop. Ty, tą folię ci tu zostawię, na przyczepie, jak będziesz potrzebował igraczka też tu będzie leżeć. Graczkę daj, o. W razie W to se wyciągnie i będzie miał. Na te worki, co to? Worki wrzuć, może trzeba iść zobaczyć, czy nie trzeba uszczelnić tamtej przyczepy. Jaki czas? Bo nie mam zegarka, zdjąłem go. 17.30. Lecimy z drugą przycepką sobie na spokojnie. Teraz już normalnie. Także można powiedzieć, że wręcz trzecią, choć rozrzutnika to tam bym nawet nie uznawał. Jednego pokosu nie dało się. Nie dało się sprasować. No nie starczyło sznurka, ale chcieliśmy dwa. Sznurki by były sprasowane i są. Bo masakra, jutro mnie udusi, nie? Już dzisiaj normalnie mogę gdzieś chrząchać i w ogóle na filmiku, więc z góry przepraszam. Ale w gardle i w nosie to nie chce się. Mam jakieś totalne piekło, dlatego się teraz dla was odpalam już wcześniej, bo coś czuję, że za godzinę to nie będę już mógł gadać. Przekichana sprawa nad... z takimi uczuleniami. A dzisiaj naprawdę jest taki ogień, że też już trochę się nagadałem i to gardło mam tak zdarte, że to szok. Z jednej strony, no powiem wam, no ciężko się układa je na przyczepie, ale jest, kurde, no one są tak lekkie. Naprawdę w rzucaniu na wyższe poziomy później, czy przy wielu przyczepach, bo to wiecie, o, jakby była przyczepa, czy max dwie, no to spoko, można sobie takie wielkie zrobić. Bo podniesiesz jedną belkę, a dobra, fajna. A później, no niestety, przy wyższych poziomach i przy kilku przyczepach już tak kolorowo nie jest. Dlatego też na spokojnie, ile się uda zebrać, to uda. Takie dziwne chmury troszeczkę idą w naszą stronę. Teraz mała przerwa obiadowa była, tata sobie je i ogień dalej. Tam widzę, że już pszenicy trochę nakiereszował. No było widać. Było widać, bo było grzyb. Grzyb zrobił swoje niestety. I sprawdza się to samo co roku. Że pszenica u nas niezbyt. Jak nie potrafi się zadbać, no to niestety o pszenica taką uprawą niestety jest. Takie króciutkie to ani sobie wypuścić nie mogę, ani nic, więc niech tak będzie. Nie wiem teraz, czy dwie w środek nie będą wchodzić.
Dobra. Takim sposobem to puścimy. Strasznie się po tym chodzi, bo mówię, są takie jakieś niedobite. O. Pożyczyliśmy przyczepę. Łot sąsiada do pszenicy też mniej więcej ładowność taka jak i nasza. A kurwa, tak to miało być. O, klas Boży jedzie. Tam klas drugi usikorytnie. No nie wiadomo, bo to już godzina 19, więc to też nie ma co gdybać. Bo po prostu może iść wieczór. Bardziej dla mnie, że to wieczór idzie. Chmury wieczorne są, a nie... Wiadomo, jakieś tam zachmurzenie idzie, ale wieczór już też. Tak, też jestem tego zdania. Ale ja potem zobaczę na mapach. Na burzowo info. Jeżeli to idzie chmura deszczowa, to będzie, wiesz, na radarze tam. Niemiłosiernie. Ale jest trochę dilem. No to będzie tutaj taki inny, kurczę, wyjazd. Całkiem myślałem, o gdzieś tęskni, kurwa, no nie idzie po tym połazić. Jebał pies, już tak to ubijałem mocno. A i tak się rozchodzą jak. Ale niestety, no mówię, tak się złożyło, że kurde, no z jednej strony się cieszymy, bo żeśmy wręcz wybłagali ten chyba dzisiaj, tą dzisiaj pogodę. O, kurwa. Zobacz co jadzie. No Mariuszek zobaczył dopiero. Nie wiem, niesprawnie. To było tak ładne. Dobra, później coś tam upchniemy. No bo dobra. Będzie Adasiowi lepiej wrzucać. Jak od tyłu zaczniemy. O, spada. Chodź tu, kurwo. To co się wczoraj działo, to był ogień wręcz. Ale słoma powożona. Do późna w deszczu, ale powożona. Także powiem wam szczerze, myślę, że będzie jeszcze czas o tym
pogadać. Teraz spinamy i jedziemy na skup. Masz tam tego? Okej. Thank you.